może twoi rodzice podobnymi słowami próbowali cię wychować. Na kartach tarota dziewiątka mieczy. Wszystkie dziewięć mieczy. Każdy z nich utkany kroplami krwi. Każdy z tych mieczy to jest myśl, negatywna myśl, gdzie może zadajesz sobie cierpienie. Mogłam tak postąpić, mogłem tak postąpić. Mogłam to powiedzieć, mogłem to powiedzieć. Mogłam wybrać tą drogę, mogłam wybrać tą drogę. Ranisz siebie. Najczęściej ranimy siebie, bo znamy to z naszego dzieciństwa. Jeżeli jako dzieci byliśmy wychowani w taki sposób, bez miłości, dużo wymagań, dużo takiego obniżania naszej wartości, to mamy w sobie tyle ran, które zostały nam zadane, że gdy tego nie zmienimy, nie przepracujemy, to sami sobie dalej będziemy zadawać kolejne rany. Bo jeżeli ktoś, gdy byłaś dzieckiem, mówił ci, że się do niczego nie nadajesz, że jesteś leniwa, że tego nie umiesz, czy tego nie umiesz, to dzisiaj może zdarzyć się tak, że ty sama, ty sam będziesz sobie robił tą samą krzywdę. I to zauważysz w tych krwawych myślach. Na przykład, jesteś zmęczona, jesteś zmęczony, nie masz siły, aby wykonać jakieś zadanie. I decydujesz się na tą jedną drogę. Dobrze, nie dam rady tego dzisiaj zrobić, zrobię to jutro. Kładziesz się do łóżka, żeby odpocząć i tutaj już diabeł się pojawia. Jesteś leniwa, jesteś leniwy. Słyszysz słowa swojej może mamy, taty, wychowawcy. Mogłam przecież to dzisiaj zrobić. Czemu przesuwam wszystko na jutro? I znów te krwawe myśli z dzieciństwa. Ty leniu, wszystko odkładasz na później, zamiast dzisiaj zrobić to, co należy zrobić. Zwróć uwagę, gdy po raz kolejny pojawią się takie krwawe myśli. Czego one dotyczą? Gwarantuję ci, że jak pójdziesz po nitce, dojdziesz do kłębka, do tego źródła tej nitki. I to źródło z pewnością leży w przeszłości. Odpoczywasz, bo dzisiaj jest dzień odpoczynku, a krwawe myśli już uderzają. Leżysz tutaj i nic nie robisz, nic ci z nieba nie spadnie. Znasz takie myśli? Zastanów się głęboko. I gdy po raz kolejny się pojawią, to najpierw zastanów się, co w przeszłości wydarzyło się w twoim życiu. Jakie wzory wychowania wywołują te myśli dzisiaj? Czy może twoi rodzice podobnymi słowami próbowali cię wychować? I dzisiaj używasz podobnych słów w tych wewnętrznych dialogach, sama z sobą, sam z sobą. To jest pierwszy klucz, aby pokonać diabła. A drugi klucz to świadomie zmienić te myśli. Dzisiaj zdecydowałem się, że odpoczywam, a te zadania zrobię jutro. Jest to moja świadoma decyzja. Wybieram drogę regeneracji, bo wiem, że ta regeneracja jest mi potrzebna i jutro zrobię to 10 razy szybciej. Widzisz tą różnicę? Tutaj kładziesz się do łóżka i te krwawe myśli. Ty leniu, dlaczego tego nie robisz? Możesz to przecież dzisiaj zrobić. Czemu odkładasz to znowu na później? Nigdy nie osiągniesz szczęścia i sukcesu, bo ciągle wszystko odkładasz, co jest zupełną nieprawdą. Ale te myśli się pojawiają z przeszłości, z dzieciństwa. I tak zasypiasz takimi wyrzutami sumienia, że tego dzisiaj nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. I ta druga droga, którą wskazują nam siły wyższe. Po nitce do kłębka. Dobrze, tymi słowami zawsze mama, tata próbowała mnie zmotywować. Nie umiała inaczej, nie umiał inaczej. Ale to jest przeszłość. Najwyższy czas, aby się uwolnić od takich wzorów wychowania.
Dzisiaj świadomie podjęłam tą decyzję. Podjąłem tą decyzję odpoczynku i regeneracji. Maria mi zawsze powtarza, że regeneracja jest ważna, dlatego tak się decyduję, bo wiem, że jutro zrobię to 10 razy szybciej. Wyłączasz krwawe myśli, blokujesz diabła, zasypiasz, wstajesz rano, masz więcej siły, więcej ochoty, więcej motywacji i robisz to 10 razy szybciej. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo.